Ciebie? A gdzie Hulk? Gdzie Thanos? A no tak, oni pojechali na wakacje. Sorry. Co jest? Rhino! Co ty taki zły jesteś? Kto to jest? Sprawdźmy to. Ej, czekajcie, patrzcie. Bo tu mu wcześniej zaschodziło. To? Właśnie! To mu zaszkodzi. Jest! Czyli musimy powstrzymać Rhino. Dobra. Miałeś niby mieć coś na wybrzeżu, ja tu jestem. Co teraz? Okej. Chodź, byczku! O kurde! Za mną! Tutaj! Jak coś, to cię wcale nie oszukam! 100% dom skam! Co ty taki łatwy jesteś? Tak w ogóle ci klatę widać przez ten kostium, więc nie wiem, co w tym fajnego. Szybko to poszło! To jest... O nie! Stary flegma, mi plujesz? O nie, skorpion! Okej. Gościu, smarki z nosa, naprawdę! Nie mogę się wymyślić czegoś... gorszego? Strzelaj smarkami z nosa! Wow! Rhino, tu! O, dobra, tutaj. Ale on szybki jest. Ej, lepiej na skorpiona iść. Dobra. Dostał. Chodź tu. Sinister Six, jak coś. Tak. W dupsko. Dobra. O, skorpion. Byczku, za tobą. Cześć. Kurde. Rhino, nie. Rhino, nie rób tego. Tu już kolegę przejechałeś, ale to niekulturalne. Aha, dobra. Jest! Jesteś zbyt łatwy, typie! O nie! Na kolegę? O! Na kolegę? Nie wolno! Jeśli ty próbuję zająć... O chude! Jest! Ale szybko, już pokonałem skorpiona. Dobra, chodź tutaj, Rhino. Rhino! Byku! Nie, bo to jest... Znosorożec. Boże, jak głupi jestem. Co jest? To koniec! Mam cię! Boże, ale szybka walka! I to trwało 4 minuty! A to ty pierwszy zginąłeś? O! Kłócą się!
O, tak! Oni oboje będą walczyć, nie wierzę! O kurde! O, tak! Żegnajcie, chłopcy! A! No! No właśnie, pobądźcie sobie tam chwilę, może sobie wybaczyć się razem. Okej, siłacz, 5000 expa! Ej, to będę nowy? Już prawie i dostanę premię za nowy level! Co? W przypadku naszego burmistrza wszystko jest możliwe. Nie zajmuj się oddechem diabła, pracuj nad tym ktoś, komu ufam. O tak, MJ! Hey, mam coś dla ciebie! Stanowe, a nawet federalne bazy danych. Jeśli to laboratorium istnieje, to nieoficjalnie. Do głowy przychodzą mi jeszcze tylko osobiste pliki Normana. Hakerka, no. Przeszukałem już jego komputer w biurze. Myślisz o apartamencie? W budynku roi się od ludzi Sable. Jeśli mnie zobaczą, strzelani nie mogą ucierpieć mieszkańcy. Może zdołam się tam zakraść. O! Znajdę adres i czmy. Nie, no, MJ jest kozakcka, nie? Dobra. No to rób to. Musimy znać tę lokalizację. No. Będę w pobliżu. Jesteś MJ naszą nadzieją, jak tylko ci powiem, ale mam już 200 HP. Dowiedziałem się, nie? Wiesz? Nie, mam już całą grę zrobioną na 100%, ale dowiedziałem się, że po prostu za jedną misję nie będę dostała 5%, a 2 lub 1, nie? A te misje mi nie starczą w ogóle na 100%, nie? I dowiedziałem się, że muszę zrobić wszystkie przestępstwa, jakiekolwiek są w Nowym Jorku. Muszę wszystkie zrobić, aby tą grę zrobić na 100%. I tak, no... Tych przestępstw jest więcej niż ludzi na świecie. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale słuchajcie, po prostu życzcie mi szczęścia, bo ja będę cały czas na jedno miasto, na takie jedno osiedle, nie wiem, jakby to powiedzieć. Greenwich, Chinatown, dzielnica finansowa, wszędzie po 15, 20, 16 przestępstw. Na wszystko. No niektóre już zrobiłem, ale jest ich naprawdę dużo. Postanowiłem, że zrobię grę do końca, a później jak już zrobimy wszystko, to tak się składa, no też jest jeszcze jedna wiadomość. Nie wiem, czy zdążę zrobić też wszystkie DLC, które tu są. No co prawda jakby ja już je mogę wykupić cały czas, bo jakby teraz przechodzę tą grę na PS5, ale zapytacie się, dlaczego Peter ma dalej tą twarz i w ogóle jak z PS4? No to tak się składa, że pobrałem wersję z PS4 na PS5, bo nie chciało mi się kupować remasterda. Więc co, dzwonimy pod MJ. Jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. No, w razie kłopotów, proszę bardzo, wszystko jest dobrze. Będziemy już iść pod koniec gry. No i co? Tyle już miałem do wytłumaczenia. I jesteśmy w Oscar. Szczęścia. Okej. Zaczynajmy. Siadam, byko. Puścisz mnie? Przepraszam, strasznie tu tłoczno. Wszystko gra? Mieszkańcy musieli tymczasowo opuścić lokale ze względu na kontrolę przeprowadzaną przez Sable International. O nie, znowu oni. Musimy się tam teraz zakraść, tak? Czy ty nie wiesz, z kim typie rozmawiasz? No, Sable, patrzcie. Mają tutaj kłótnie, nie? Dlaczego to wszystko tak się stało? Kurde, nie pozwoli mi przejść. Może będziemy gadać z innymi mieszkańcami, aby po prostu poszli pod Sable i sprowadzimy zamęt. Zostawiłem inhalator na górze. O nie. Ludzi w szczególnych przypadkach, takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. Tak! Będziemy iść teraz tam do ochrony. No chodźcie, byczki, chodźcie! Dlaczego nie ma tu osworna? Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam. Klubik dla dużych chłopców. No, mamy to, idźcie! Każdą kolejną sekundę ryzykujemy, że złapiemy tę zarazę. Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę. Załatwione. Udało się. Dobra, ich jest dużo. Jeśli zachoruje... I co byczku? O nie. Jest otwarty. Muszę tylko dostać się do drzwi. Żegnajcie. Proszę się uspokoić. Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Nara! Idziemy. Nie no, my jesteśmy the best. Witam. Co to jest? Paralizator! Studentów Sable, którzy chętnie cię poznają. No dobra. Zróbmy to. Sprawdźmy, jak to działa. Nie wiem. Kwadrat. Jak ze Spidermana. Bum! Fajna sprawa.
Mi się też podoba. Tam nie można wejść, okej. Okay. Tak! Agenci Sable na pewno są ubezpieczeni. Panel sterowania jest. Kamery! Potrzebujemy kamery! Dawaj kamery! Mary Jane Watson? Szpieg! Szpieg! Są tu wszystkie kamery! Włączamy windę! Sable! Co się dzieje? Tam jest pokój. Udało się. Norman się zbiera, linda działa. Dobra. Pora ruszać na górę. Teraz na górę, tak? Okej, czyli wychodzimy tym samym pomieszczeniem? Tak, jakby się nic nie wydarzyło. Winda zaczęła działać. Jest i linda. Do dziela. Nie no, MJ, ty jesteś kozakiem, no. No. Ło! Znajdź gościa od alarmu. Norman, jesteś brzydki, tylko tyle ci powiem. Dawaj, dawaj. Głupi przycisk. A? Proszę nie. Jest. Udało się. Mamy to. Ej, my jesteśmy do BS, naprawdę. Co tutaj jest? Straszna Romana już sobie poszła. Jeśli coś tam ukrywa... Nieźle. Wow. Mama, nawet szczurzą inteligencję w domu. Ale fajnie. Okej, okay, szczurzna inteligencja jest przekozacka. Ozbornowie, to jest Harry? A w dwójce wygląda inaczej. Co to jest? A to co? Maska. Co ona widzi? Projekt prototypu maski bojowej. Iron Man! Jakby wykrywała słabości strukturalne. Jakiej struktury, czyli tak typowo pod FNAF Ruin. Dobra, dawaj, jak maska Vani. Wow! To jest dokładnie maska Vani. O co chodzi? Wow. Rewelacyjna ta maska. Czy pokazuje drzwi ukryte za tą ścianą? Jakieś drzwi ukryte. Ciekawe, dokąd prowadzą. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Sprawdźmy to. Jeżeli coś tu jest do przeanalizowania, tutaj coś jest. Plan domu. Masa pustej przestrzeni za ścianą, na której wisi portret. To marnuje tyle przestrzeni w mieszkaniu na Manhattanie. Właśnie. Na dole właśnie zaroiło się od Sable. Norman chyba się przemieszcza. Mogą mnie zauważyć. O nie. Moja sprawka. No. Zachowaj dystans. Już sobie poradzę. Chyba. Dobra, powinniśmy jak najszybciej coś zrobić z tym obrazem, bo widzieliśmy na mapie, że za tymi drzwiami jest naprawdę duży jakiś pokój, więc trzeba coś z tym... Żegna syna. Pewnie chodzi o sekretna klawiatura za obrazem. O, co to jest? Ktoś, kto lubi kino szpiegowskie. Aha. Znaleźć odpowiedni kod. Ale gdzie go znajdziemy? Może gdzieś tutaj, nie wiem? Nie, to już nic nie mogę zrobić. Maska! Ale... To prototyp z tamtego projektu. Dawaj, maska. Będzie jakiś kod? Musi być. Kurde. Nie. Kodu tutaj raczej nie znajdziemy zbyt prędko. Może na tej mapie? Masa kabli prowadzi do czegoś za portretem Normana. Okej, czyli kolejna jakaś taka zagadka typowa. To, to, to. Instrukcje do zamka szyfrowego. Wygląda na to, że kod to ostatni dzień Harego. To pewnie dzień jego wyjazdu do Europy. Tak! Użyjmy tego kodu! Co to było? Co to jest? To są jakieś rzeczy. No właśnie! Lepiej znaleźć. Ostatni dzień Harego. Co to jest? Michaelsa na ostatni zastrzyk przed podróżą. Co? Jeśli tam przyjdziesz, mógłbyś przynieść mi dziennik? Jest w pokoju. Chciałem spisać przemyślenia na temat tej wielkiej wyprawy. W każdym razie, słuchaj, wiem, że rzadko to mówię, ale dziękuję za to.
Aha! Co ty robisz? Kocham cię. Wow. Tak dawno nie słyszałam głosu Harego. Nie się taki zmęczony. No. Miejmy nadzieję, że ten dziennik jeszcze tu jest. Pokąpmy się trochę, Roan. Ten dziennik, no właśnie. Telewizor? Boże. Pete i ja uwielbialiśmy tu przychodzić na filmy, kiedy byliśmy mali. O. Ciekawy mnie ten też pokój. Zamknięty jest? Zamknięty na klucz. Kurde. Ciekawe, gdzie Norman go trzyma. Klucz. Kto bierze klucze do pokoju? Co to jest? Jakieś... Wszystkiego najlepszego, Skarbie. Wybacz spóźnienie. To kogo on to mówi? Chodzi o matkę czy o tego? Tęsknię, M. Szczególnie dzisiaj. Wysłałem Harego. Tak. Odesłałem go. Na leczenie. Co? Zobaczymy go, M. Jakie M? Ej, to jest sas strasznie, bo nie, słowo mi to mówić, ale nie wiem, czy Norman kocha swojego syna. Żeby jego pokój... A matkę kocha, ale już tego, żonę kocha, ale już Harego nie, według mnie. Nie przepada po prostu z nimi. Klucz jest z tobą, M. Kurde! Będzie bezpieczne. Jakie? Nie chciał. Wiedziałam o chorobie mamy Harego, ale nie sądziłam, że jest ona dziedziczna. Czy Harry w ogóle się badał? Czyli ta choroba Harego jest dziedziczna. To urocze. Norman kolekcjonuje przypinki ze swoich kampanii. Ta dotyczyła rady szkolnej. I dawał miejsce na kolejne. Mierzymy jeszcze wyżej, co? O, mama Harego. Harego Emily. Ło! Śmialiśmy się, że nazywa ją najładniejszą mamą w Midtown, ale mógł mieć rację. Klucz! Bingo! Klucz! Klucz do pokoju Harego. Mamy go! Trzeba go użyć. Tak! Bingo, bingo, bingo. Szybko. Sprawdźmy, co w nim jest. Może kod do tych drzwi za obrazem. To chyba nie dla Harego. To niemożliwe, że to jest pokój Harego. Tu się nie da wejść. Co to jest za... Książki prawnicze. Chciał się zajmować prawem ochrony środowiska. Co to jest? To są stacje badawcze! Badawcze! O nie! Dlaczego nic o nie powiedziałeś? No właśnie. Co to było za dźwięk? Dziennik Harego. Coś to będzie? Do Petera Parkera i Mary Jane Watson. Przyjaciele, przepraszam was, naprawdę. Jeśli to trzymacie rano, nie wiem od czego zacząć. Nawet w takim abstrakcyjnym liście ciężko mi wyznać prawdę, ale spróbuję. Jestem chory, dość poważnie. Lekarze sądzą, że mam to samo, co moja mama. Chorobę neurodegeneracyjną o gwałtownym przebiegu. Wiem o niej już od jakiegoś czasu, ale myślałem, że będę sobie jakoś radził. Nie mówiłem wam, bo tak było mi łatwiej. Nie. A przeżył w dwójce. Co to było? Wrócili! Mówię tylko, że nie możemy działać pochopnie. My? O, wnerwiony! Tutaj. Surowica jest gotowa, a ja będę nadzorował produkcję. Beze mnie będziesz narażony na atak. O nie, ten Norman, Jezu. Jaki on jest słaby. Załatwię to sam. Koniec dyskusji. Ale słaby. Słaby jak straszny. Oddział drugi w gotowości. Idę odetchnąć. Czy tylko ja nienawidzę tak bardzo tego Normana, to ja nie wiem, nie? Wiecie, taki brzydki i słaby. Gotowe. Idzie do laboratorium. Dobra, gdzie jest Sable jeszcze? Nie, zauważył mnie. Ktoś dolał dziś czegoś Sable do kawy. Jej ludzie są wyjątkowo czujni. Co? Okej, bądź w gotowości. Kto niby? Ja czegoś takiego akurat nie zrobiłem, przyznaję się. Może. Naprawdę nie wiedzą, że taka dziewczyna jest naprawdę u nich? Słabiaki. Wszystkich załatwiamy! Jeden po jednym, nie? Może się możemy dowiedzieć, jaki kod jest. O nie! Centrala, coś usłyszałem. Idę się rozejrzeć. Dawaj kod. Znam
mamy kod. Chyba. 18 lipca, czyli data wyjazdu. Tak! Działa! Tajny pokój. Co jest? Fajnie. Jak wiecie, Norman ma obsesję na punkcie oddechu diabła, a tak się składa, że to jest to laboratorium. Patrzcie, co to jest. Pająki. Norman próbuje sztucznie uzyskać moce Petera? Co? Pająki na klatkach. Bioelektrokineza. Kamuflaż optyczny. Co on kombinuje do diabła? Do oddechu diabła. Ej, ale patrz! To są różne pająki, czyli takie kamuflażowe i w ogóle. On próbuje wziąć moce Petera. Co to jest? A to jest kolejna wiadomość, to mam to gdzieś. Ale czekaj. Jeśli się okaże, że była ważna, ale trudno. Tutaj też są jakieś pająki. Co to jest? Norman wczuwa się w rolę szalonego naukowca. Mhm. A to? A to co? Jakieś bomby? Nie mów, że Zielony Goblin to serio jest takie coś, że to będzie, no? Co to jest za stół? Wow. O kurde! Norman królem dziwnych map. To chyba Upper West Side. Tak, Upper West Side. VIP-y, budynki Oscorp, patrole Sable. To wszystkie nieruchomości Oscorp. Nie wiedziałam, że posiada taki kawał miasta. O kurde! To wszystko z Oscorp! Obrona. Budynki komercyjne. Tyle budynków archiwum. Oscorp postawił wszystko na obronność. Nie, on nie jest tak szalony, żeby trzymać surowice w centrum handlowym. Co? On ma tyle naprawdę budynków? Idealną przykrywką dla laboratorium. Oscorp postawił wszystko... Nie. No raczej to jest już to samo. Patrol Sable. Stawienie oddziałów Sable. Patrol Alpha. Są w całym mieście. Brawo, brawo, brawo. No to samo, żeby sobie grać. Co brawo? Najwyraźniej nie śledzi ruchy doktora Michaelsa. Założę się, że śledzi różne ruchy. W ten sposób. Szukam nieruchomości, w której bywa Michaels i wokół której roi się od Sable. Czyli tak od... A o to chodzi, dobra. Ktoś szuka Michaels, czyli musimy... O, czyli to będzie kolejna jakaś zagadka na mapę. Czyli musimy dać doktora Michaelsa. Za zespołem oddechu diabła. GR27. Nie zrobiłem to! To kryptonim oddechu diabła. To tutaj. Ale szybko! Ruch 10. Zrobiliśmy to! Ale szybko! Ja nigdy tak tego szybko nie robię. Ile to? 2 minuty? Wiedziałam. Ruch 10 i katedra. Archiwum Oscorp. Co to jest? To miejsce, by ukryć placówkę biotechnologiczną. Martin Lee! R27 Martin Lee. Co? A to co? Eksperyment Martina Lee! Jak zginęli jego rodzice! Będę w spokoju. Zrelaksuj się i pozwól lekarstwu działać. To są jego rodzice! Ej, ale Bobby Playta, nie? Matka Martina Lee. Ojciec Martina, to cię wyleczy, rozluźnij się. Nie może to jest Martin. Co to, co się dzieje? Co się dzieje? Wydawał się gotowy. Oto! Nie, nie możesz. Oto, co tu robisz? Co się dzieje? To jak oni zginęli? Mój synek, to go boli. Oni zginęli. I to tak uzyskał Martin Lee moc. O, to coś ty... Norman! Norman, coś ty zrobił! Norman i Otto. To oni za tym stoją. Stworzyli Lee. Muszę to zdobyć. Trzeba... Stworzyli Lee! To wszystko to ich wina! Nie wierzę! Nie! Coś ty zrobiła? Kto to? Pająk wychodzi chyba. Dobra. O nie. O nie. Dobra, szybko, pobieraj. Musimy dać to Peterowi. O nie. Czekaj, jak najszybciej. Pająk. Nie, nie, nie. To jest pająk dla Milesa. To dla Milesa. Odczuj się. Pełna czujność. O nie! Dobra! Trzeba stąd jak najszybciej uciekać!
I takie MJ Spider-Mana, nie? Dobra. Pit, znam adres laboratorium i nie tylko. Gdzie jesteś? Dwie przecznice. Zaraz tam będę. Dobra, to szybko, Spider-Manie. Nie gaścinka. Nie! Czekaj! To wy tutaj. Ogarnąć balkon. Dobra, ogarnąć balkon. I trzeba czekać na Petera. Strzelił! O nie! Nie! To wiem, Jay, Spider-Man, gdzie ty jesteś? Jesteś tam? Wjeżdżam do Eglinton. O, dopiero tu jest! Będę za kilka sekund. Północny zachód. O nie! Spider-Manie, szybko! MJ! O nie! Gotów? Czekaj chwilę! Nie! Ruszaj! Scott! Peter! Jest! Złapał ją! Odbiło ci! Finał! Tak! Jesteś niesamowity! Jest! Udało się! MJ ci naprawdę odbiło, nie? Za dużo tego wszystkiego. Choroba Harry'ego, Norman i Lee. Zadania z matmy? Octavius? Naprawdę tego dużo, nie? To moja wina. Co? To samo. Nie jesteś w tym sam, Pete. Właśnie. To każdego wina, nie? Ja i Miles zajmiemy się Fist. Ty, znajdź Normana. Czyli mamy już wszystko potrzebne. Teraz tylko Spider-Man musi działać. Słuchajcie, mamy już finał, nie? Dzięki. Partnerko. No. To jest para, nie? Bierz ich te grozie. Lecisz. O! Pojął 42! A wiecie z czego on jest? Z uniwersum, ty! Idziemy do tajnego laboratorium Oscorp. Bierzemy to wszystko. W ogóle, bla, bla, bla. Tyle dobrego dla świata. Nie mogą tego zaprzepaścić tylko po to, żeby dobiec Normanowi. No właśnie, oni tyle zrobili. Okej, Norman wyruszył po surowicę. Lepiej dam znać Julii. Ui! Mam nadzieję, że to dobre wieści. Nie! Najlepsze. Oscorp właśnie stworzył surowicę. Tak! Jest lek? Jest lek na odydiabła. Jak szybko możemy podać go ludziom? Niedługo się dowiem. Są przy 10 i katedra. Czyli musimy zdobyć ten lek na oddech diabła. Potrzebujemy go. Idziemy tam jak najszybciej. O nie, to może być śmigłowiec Normana. Wysłałabym do ciebie ludzi, ale żadnych nie ma. Dlaczego? Nie martw się, dam radę. Wkrótce będzie po wszystkim, słowo. To już prawie, widzowie, to już jest końcówka. To jest już końcówka, to jest końcówka gry, no. Nie wiem, jak dużo mi się teraz chce mówić słowo końcówka, nie? Naprawdę. I jest! Martin Lee próbuje dostać po surowicę. Ale on jest dla nich niemiły. To wiemy, że ma teraz powera swojego, nie? On już czeka tylko na Spider-Mana. On już czeka. Otwórz to. Aha! Uż ty! Ale się wnerwił. No opatrz, a ten mówi, że wszystko załatwi. No Jezu, Norman. Ja tego typa nie lubię, to nie wiem. Po prostu słabo napisana postać jest w tej grze, nie? Tak powiem. Pójdę do laboratorium. Pora rozwalić. Zróbmy to po cichu. Ostatni raz, który robię to po cichu, nie? No to ostatni raz widzicie. No chyba, że będzie jeszcze Miles Morales, DLC i jeszcze dwójka. Ale ostatni raz w jedynce, załóżmy się, dobra? Nic i tak nie ma, to spoko. To mnie nie szuka, nie? Dobra. Czyli to jest spoko. Spoko, rzecz, byczki. Nie zgłaszaj kolegą! Kurde, zgłosił. Mają snajpera. Snajper zawsze na początek. Muszę szybko przecież przez te demony, zanim Lee zdobędzie surowicę. Dobra. Co teraz?
nie wolno! Silver Sable! Moi ludzie to załatwią. Sable? Twoi ludzie niczego nie załatwią, bo zostali załatwieni przez Lee. Ostrzegałam cię, bohaterze. No, widzisz jaki bohater Sable. Stary, ona totalnie do ciebie mówiła prawdę, to wcale nie była ironia, serio, 100% skam. O nie, z mieczem. Nie, to nie jest miecz. A ciekawe, czy da się wykończyć tego tutaj, nie? Na dwa czy trzy, nie wiem. Co to tyle? O nie! No Sable, no błagam was, na mnie! Nie pomożecie mi chociaż Martina Lee pokonać? Dzięki. Ale kupi. Oni myśleli, że ja załatwiłem ich kupli. To prawda. Stop! Au! Wow. A! Ojej, ale mi teraz dobrze idzie. Kto? Kto jeszcze jest? Mam cię! Żegnaj! Ostatni! Dobra, teraz szybko do drzwi! Oboje pokonani! Teraz to otwieraj! Udało się! O kurde! Sable! O nie! Mówiłem, że jest lepsza! Katowałeś moich ludzi, niszczyłeś sprzęt, a mój klient stracił przez ciebie miliony. Daj mi jeden dobry powód, żeby cię od razu nie zabić. Słuchaj, damy. Ja nie lubię ciebie. Jestem geniuszem manipulacji. Nie zabijaj mnie. Wygrałem. Czyli umowa stoi? Tak. Pomożesz mi uwolnić Normana. A później zobaczymy. Okej. Okay. Fajnie. Kompletnie odjechał. Uważaj. O nie. Kolejni. Uratuj odborna. Porozmawiam z nim. O, no dobra. Gładko i normalnie! Oj, przyjaciół! Fajny! Fajna przyjaciółka! Okej, dość uciekania. Pora to skończyć. Dobra, Lee, chodź tu! Zakończmy to! Muszę jakoś dotrzeć do Martina Lee, którego znam, który zbudował Fist. No właśnie, on zbudował Fist. Mogę iść tylko w dół. Serio? No dobra! A! Co tu jest? O! Co jest? A! Wiem wszystko, co się stało z tym wypadkiem, stary. Naprawdę. Po co my się pokonujemy? No wiem, że to jest źle po prostu, ale... Serio? Moi rodzice zmarli przeze mnie. Przez to, co Osborn ze mną zrobił! To było dawno temu. Skup się na teraźniejszość. No właśnie! Fist! Chciałem żyć tak, by rodzice byli ze mnie dumni, by uczcić ich spuściznę. Ale bym to uczynił. Osborna musi dopaść sprawiedliwość. Nie dam ci tego zrobić, Martin. Nie możesz tego zrobić. Tajny pokój. Pamiętacie go? On tu znowu jest. Jak bardzo źle jest. Co się dzieje? Pielęgnuje w sobie ból i gniew. Wykorzystuje to. Jego rodzice. Nie wiem, czy to warto dotykać, stary. Robisz na własną odpowiedzialność. O, właśnie! No! Jest! Udało się! Okej. Okay. Trzeba... On krzyczy! Osborn robi kolejne badania. Michael, co ty robisz? Serum! To jest jedyna próbka. Jedyna. A on to chce wykorzystać. Potrzebujemy jej. Nie! Nie, Martinie! Słuchaj, naprawdę przepraszam. To był wypadek. O Jezus! Próbowałem ci pomóc. No, ciekawe czym. Osborn coś ci zrobił. Ty nie pomagasz. Ty się bawisz. Nie!
Zobacz to! Nie pozwolę ci! To nie przywróci ci rodziców! Właśnie! Czemu ciągle próbujesz ocalić tego cholernego dupka? Próbuję tylko ci ocalić! No właśnie! Nie daj się ponieść zemście z wojną! No właśnie, daj się po prostu ten! Musisz pokonać tą zemstę, jesteś zbyt zły! Nie! Nie! Żarty jakieś! No nie! No. Dobra, sam tego chciałeś! Nie może! No. Właśnie! Ja tylko mówię właśnie, bo nie wiem, co teraz powiedzieć! Ej, rzeczy na niego działają dobrze! Dokładnie! Ej, on przestaje być tym Mister Negatywem, dobrze! No! To czujemy go tak! Nie! Ja! Z chęcią to wezmę! No. Ale jakokolwiek się za niego działa, nie wiem, studnia? Nie działa? Nie, może działa! To też nie działa! A typów to wywala na dwa budynki! Dobra, ta się źle może działa. Dobra! No! Męczy się! Nie tym razem! No! Nie możesz! Ja! Gdzie jeszcze? Dobra. Jakiś przedmiot. Nie mam czym! Jest! Zmęczył się! On się mega szybko męczy! Jest! Zmęcz się wreszcie! Dobra, czyli wiemy, że trzeba skakać, kiedy on tak robi. Mamy cię! Udało się! Jest! Tak! Właśnie, walcz z tym! Co? Co to jest? What the hell? To jest wielki demon, on opanował tą moc! Wiecie, że trzeba osiągnąć równowagę, żeby zdobyć takie coś! To jest zbyt wielki gniew! O nie! Dobra! No! Aha, powietrze! No! Demonowe powietrze! Możesz zwalczyć demona! Pewnie, że nim jestem! Pamiętacie ten wstęp, który ja zrobiłem? Zamiast go pokonywać, trzeba się nim stać! No to on to mówi to samo! Nie! On ma taką wielką moc! Nie! O kurde, zbyt wielka! A. Co teraz? O nie, demon! Wow! A. O, do góry! Dokładnie! O nie! Co robi? Nie! O! Dostał! Au! Trzeba się tymi zająć! O! Dobra, skoczyłem dobrze! O! Kurde! A masz! O! Chodź tu! Martin, przestań! Przestań! O nie! Znowu to samo! No! Nie! Udało się! Co tam mówisz? Kurde! Może go wezmę do góry! O nie! Nie! Nie możesz kontrolować tego stwora! I co? Nie dasz rady! Nie pokonasz mnie! Co? On dalej ma moc! To mnie nie pokona, rozumiesz? To koniec!
Nani. Osborne musi zapłacić. Wie. Zapłaci tym. Ale to nie w porządku. Nie możesz tego robić. Co to było? To nie jest to, co myślę. Czy to jest dokładnie to, co myślę? Oktobus! Jest! Okej, to wiemy, kto jest lepszy! Nie! Surowica! O! Potrzebuję jej! Zostaw mnie! Dawaj to! No! Biegnij! Tylko jej potrzebujemy! No! Nie! Ha! Dawaj to! O! O! Surowica! Już prawie! Mam cię! Nara! O nie! O! No! No! No nie! No! Znowu to samo. Znowu mnie pokonał. Drugi raz. Jak w więzieniu. Nie. Po co się pokazał? Nie. Nie. Nie możesz. Nie. Nawet nie wiesz, jakie to satysfakcjonujące. Nie możesz. Nie. Nie! Gotowy na ostatni akt? Jaki? Jaki plan? Zostaw go! Nie! Sable! Tutaj! O nie, krew. Jedźmy do szpitala. Nie do szpitala. Żadnych szpitali. Do Fist. Fist. Zróbmy to. Pomocy. Zawołaj ordynator. Tu nie ma lekarzy. To kto tu rządzi? Nie ma lekarzy. Ja głównie. Okej. Okay. Wyszedłem z prawie, ale spróbuję. Przynieś maski i rękawiczki. Wszystko to sterylne. Trzeba mu pomóc. Dziękuję. Podziękujesz mi nie umierając. No właśnie. Trzeba go jeszcze wyleczyć. MJ. O mój Boże. Oktawius jest zbyt potężny. Zabójcze spotkanie z Sable, nie? O kurde. I co? Przeżyję, dobra. Przeżyję, okej. Okay. Nie wstawaj, stary, nie! Hej, ostrożnie! Gdzie jest May? No właśnie, gdzie ona jest? Tu takie spojrzenie. Nie! Ona umiera. Mało czasu zostało. Z jeden dzień, coś koło tego. Musimy pokonać Oktawiusa. Mógł się znaleźć Otto, a surowicę. Nie wiem, czy go pokona. Właśnie. Może i nie. Może Spider-Man potrzebuje pomocy Petera. Co? No właśnie. Peter skonstruował te ramiona, tak? Tak. Jeśli ktoś zna ich słabość, to on. No właśnie. Znamy słabość ramion. Możemy to wykorzystać. O tak. Już się w tygrysie.
No patrz, a to samo powiedziałem kiedyś szliśmy do Martina Lino, przecież. Zostanął już tylko ostatni wróg. Gdzie ten pająk idzie? Ja już jestem ciekawy. Miles? Coś jest na twojej ręce? Co jest? Tak! To dokładnie to! To jest to, co myślicie! Dowiedziałem się, że Sable właśnie opuszcza miasto. Słuchajcie, to jest ostatnia misja, no. Musimy się dowiedzieć. Patrzcie, to są jego słabości. Możemy... Dokonaliśmy przełomu. Patrz, musi zniszczyć wszystko, co zrobił. Tak! Ma plan własnego kostiumu. Robi nowy kostium, który będzie słabością macek. Tak, Spider-Man, tak. Robisz to. Zrób to, co musisz. I co? Nowy pająk. Słabość Otto. Ho, 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 tak. Ulepszony, ulubiony strój. Pokonamy Otto. I zwyciężymy. I co? Ogłoszenia? Jest w Oskorp. Idziemy. Mamy finał, widzowie. O nie, idzie z nim na samą górę. Oskorp. Proszę Państwa, relacjonujemy na żywo porwanie burmistrza Otworna na dachu Osur Tower. Oh, został nam już tylko ostatni. Ostatni wróg. Chcesz, żebym błagał? Nie licz na to. Na co tu liczyć? Tak, naprawdę. Zanim pozbierają się z chodnika. No właśnie. On chce, żeby świat poznał prawdę, co się stało z Martinem i w ogóle to wszystko. Co zrobiłeś? Nigdy. Nie! Co masz, zbudowałeś na kłamstwach? Kłamstwach! Nie! No kolejny już tu telefon sobie zmarnował, nie? Chyba, że to jest jego. Tak, to jest jego. No to jednak ktoś zakił. Pomysły! Powiedz. Prawdę. Prawdę. Dobrze. Prawda jest taka, że tak naprawdę byłeś cokolwiek wart, pracując dla mnie. Prawda jest taka, że nie mogłeś się pogodzić z tym, że jestem lepszy. Jak możesz? Dlaczego to mówisz? Nie możesz. Zawsze będziesz serem. Nie! Jak możesz? Dlaczego? Mówię i do Otto, i do Normana. To oboje są tacy źli w sumie. No! To za Otto! Przynajmniej cieszę się, że żyjesz! Spider-Man wkracza do akcji. Nie możesz! Oddaj surowicę na oddech diabła. Potrzebujemy jej. Całe życie chciałeś pomagać ludziom. A teraz co robisz? Chcesz pomóc? To oddaj surowicę. Powinieneś walczyć. Nie chcę źle! Ole się będzie działo! O kurde! On jest mocny! Trzeba go związać, ale mocno! No, no! Cześć! Ale słupki! W ten sposób trzeba go pokonać! Oddaj surowicę! Właśnie wykończył Osborna! O! O! A masz! O nie!
umiejętność. Jaka? O nie! Co robi? Nie fajnie. Ruchy. Skacz! No! O nie! No! No! Wracaj tu! Nie poddam się! Dobra, lepiej była ta sieć. Działa? Dobra. Dobra, działa szybko. Uzupełnić amunicję gadżetów. Aha, to na to była ta O, dobra. Na to była ta umiejętność. Że można z powrotem sobie ulepszyć gadżety. Szczerze, z powrotem, żeby była naboje gadżetów. No! Koniec! Jest! No właśnie! No, nie, to dalej nie koniec. Po prostu to rzucanie w nim przedmiotami to rani dopiero dwie jego maski, a on ma cztery. O nie. Słabo. Ulecz się. Ulecz się. Dobra. No. To koniec. Oto. Oddaj ją. Nie. Dobra, z powrotem uzupełniaj. Dobra. Ci mamy z powrotem do gazety, tak? To się uzupełnia w ogóle? Nie, nie uzupełnia się, dobra. No. No. Kolejne. No właśnie. O. O nie, już go nie ma. Dawaj. Stop! Kurde, on jest mega mocny. Ej, ten boss jest serio trudny. Dla mnie nawet. Bomba! Nie! Nie, nie, nie! Nie możesz! Nie możesz! Dobrze! No! No! Siedzi bomba! Nie pykła! Co robi? Nie, nie, znowu to samo! Nie tym razem! O nie! Nie! Au. Nie! A, mam cię! Dawaj to! Mamy to! Ma jeszcze zapasowe! Trzeba to tylko kliknąć! Nie! Siedzi! O! Kurde! No nie! O! Oto stop! Nie! No! Maska. Parker. Jaki Parker? Wiedziałeś? Próbowałem cię ostrzec, Peter, ale nie słuchałeś! On już wiedział! Co? Wiedziałeś! Ale nigdy nie powiedziałeś! Nie! Jak możesz? To zbyt wiele dla mnie znaczy! Ale nie więcej! Niż dla mnie! Dla mnie! Dokładnie! Po jednej maskę! Dobrze, dobrze! Nie ma maski! O nie! Nie! No! Stop! O! Udało się! Czekaj! O nie, policja! W sumie to tak! Nie pozwolę ci wygrać! Dawaj! No! Ile ludzi zraniłeś? No! Pokaż, co potrafisz! To... koniec! Nie! Byłem! Ale ty zmieniłeś stronę! No! No! Widzisz, co zrobiłeś? Proszę, pomyśl o tym, kim byłeś! Właśnie! Jego już nie ma! Nie możesz mnie ocalić! Co? W takim razie sam będziesz musiał to zrobić! Sam się ocalę! No! Dokładnie! Nie! A ty co? Nie zrobiłeś z tym nic! Właśnie!
A co zrobiliśmy? Nie, nie, nie. Stop! Już prawie! Stop! Po okularach! Wyglądasz na zmęczonego, Parker. Niezmęczony. Zraniony. Właśnie! Tak! Klikaj! Dawaj, nie! Proszę! O nie! Nie! Nie rób tego! Nie! Proszę! Nie! O nie! Przebił nas! Nie! Musisz być w stanie podejmować naprawdę trudne decyzje. Wiem! Ma decyzja? Pełni! Jest! Taka! Mamy to! Odczepiłem! Odczepuj to, byczku! Jest! Dobra, i za nim! Już prawie! To koniec! Koniec. Surowica jest moja. Peter, traktowałem cię jak syna. Wiedziałem, że się ode mnie odwróciłeś. To ty się odwróciłeś. Tak jak cała reszta. Ja? Nie. Ubóstwiałem cię. Umysł. Byłeś dla mnie wzorem. Sumienie. Chęć niesienia pomocy. To że się nie poddawałeś. Bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność. Mamy obowiązek wykorzystywać talent, żeby służyć innym. A ty co? Sadziści nas nie doceniają. A Norman? Musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Chłopie, ty nie wiesz, co ty mówisz. A Norman? Nie, mylisz się. Właśnie. Zawsze byłeś dla mnie wzorem. Dokładnie. I wszystko przekreśliłeś. Oczywiście, masz rację, Peter. Teraz to widzę. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie. Ostrzegałem, ostrzegał. Ale naprawię to. Tego się nie da naprawić. To naprawimy. Ty i ja. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy. Postaram się o najlepszą opiekę. Nie! Właśnie. Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele! Proszę, Peter. Nie, nie możesz. On zrobił za dużo. Wiesz, że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. Pamiętasz? A ty? To co? I oczywiście możesz być spokojny. Właśnie już przebiłeś ramię i co ty chcesz mówić? Twojej tajemnicy. Zrób to, co uważasz za słuszne. Zrobię to, co uważam za słuszne. Ty pójdziesz do więzienia. Antidotum działa! Jeszcze się nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. Co? Ile to potrwa? Ile to potrwa? Godziny. Może dzień.
Czyli potrzebują dużo czasu, a ciocia Maj ma mało czasu. Nie będzie starczyło. Czyli jeżeli uleczymy teraz ciocia Maj, nie będzie starczyło dla pozostałych. A oni mogą wytrzymać jeszcze kilka dni. A ciocia Maj godzinę. Czyli mamy wybór. Albo ciocia Maj, albo wszyscy. Ciociu. Bratanka? Bratanka? Wiedziałaś? Ile osób jeszcze wie? Już od jakiegoś czasu. Bałam się. Ale jestem z ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie. Czy dla innych? Co teraz? Tak, wybrał. Wybrał. Musiał. Nie oddycha. O, serum. Przynajmniej starczyło dla pozostałych. Pomagamy ludziom. Tak. Ciocia Maj zginęła. When you help someone, you help everyone. Jeśli pomagasz komuś, to pomagasz wszystkim. O, teraz Otto. Są podobne przypuszczenia, że on jeszcze w dwójce wystąpi. Miesiące później. Jak? Hej, Mary Jane Watson, zastępca redaktora. Gratulacje! Udało się! Ma jakąś pracę! A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale... Zaraz przyjmę zamówienie, dziękuję. A właściwie to rozważam zmianę zawodu. Co? Zostanę szefem kuchni. Serio? Będziesz szefem kuchni! Przepraszam, ale jesteś naukowcem i to świetnym. Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto, tak więc... No. No tak. W sumie robisz obłędne kary z kurczakiem. One są akurat kozackie. Ale pieruszki nie wychodzą. Pieruszki nie są najlepsze. Pamiętasz, jak się spaliły? Wyjeżdżasz? No właśnie. Moje nowe mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Milesa. Będzie tydzień mieszkał z Milesem. Czemu ty nie masz? Mógłbyś też mieszkać u mnie. Jest na pojęciu.
No? No chyba, że nie chcesz. Nie, to znaczy tak. To znaczy nie, że nie chcę, w sensie... Aha, okej. Ale... O ile ty chcesz. Zawsze tego chciałam, Beat. Zawsze tego chciała. Tak. Tak. Już nie mogę krzyczeć, bo nie chcę, bo to krzyk jest straszny. Mocno się dzisiaj wnerwią. Tak! Zrobiliśmy to po kilku latach, znaczy nie po kilku latach, ale tak, chyba się udało, widzowie. Właśnie zrobiliśmy całą grę na 100%. No to co, widzowie, widzimy się w dwójce, mocno się dzieje, słuchajcie, mamy całą grę dosłownie zrobioną na 100%, udało się, wszystkie plecaki, no fabuła jest przekozacka, oceniam tą grę dosłownie na 10/10, dwójka będzie jeszcze lepsza, no cóż, gra jest kozacka, wiecie, że to jest najlepsza gra dla mnie na świecie, dla mnie to jest gra, która wygenerowała mi wszystko, ja nie znajdę lepszej gry. O kurde, co, czekacie na kolejny odcinek? Gierka jest przemocna, nie mam już nic więcej do powiedzenia, więc co, do zobaczenia w kolejnych, no i cześć!